Topik i Topcia! Ciutkie babaski lol surprise! Hejo, hejo misiaczki! Z tej strony Anka! A dzisiaj zapraszam Was na odcinek pełen babasków! Och, babaski lol surprise są naprawdę bardzo słodkie! Nie tylko ja tak bardzo lubię dzidziusie lol surprise. Uwielbia je również Ola. Ola kolekcjonuje dzidziusie lol surprise, bardzo je lubi, a ja jej się wcale nie dziwię. No właśnie, Olka poprosiła mnie o zestaw mebli dla swoich babasków. No i właśnie dziś zacznę takie mebelki robić. Mebelki dla babasków. A ponieważ Ola ma młodszą siostrę Madzie, to będę musiała zrobić aż dwa. Dwa zestawy mebelków dla babasków. Postanowiłam całe moje to tworzenie podzielić na kilka odcinków, więc zachęcam do subskrypcji, abyście byli na bieżąco. No dobrze, Olka bardzo lubi chmurki. Chmurki, jednorożce, tęcze, gwiazdeczki, czyli wszystko to, co ja lubię. I tak jak ja, Ola lubi takie pastelowe kolory. Różowy, niebieski, fioletowy i pastelowy żółty to będą kolory, których będę używać do tworzenia mebli. Mogą mi się przydać też patyczki do lodów oraz, kochani, jak najbardziej, najróżniejsze elementy od kapsuł, od pudełeczek z zestawów LOL Surprise. Bardzo często do tworzenia mebli wykorzystuję kartony. No właśnie. I tutaj zobaczcie, mam kartoniki z zestawów Super Zinc. Te kartony są świetne. Można byłoby z nich zrobić na przykład komodę dla lalek LOL Surprise OMG, bo one są takie trochę większe. Jak najbardziej można z nich zrobić łóżeczka, można z nich zrobić szafki takie ostojące. No tutaj naprawdę można pokombinować. A ja na początek chciałabym stworzyć kojec dla bobasków. Do jego stworzenia wykorzystam element zestawu Hair Goals. Tutaj mam taką piankę i z tej pianki zrobię taki jakby materac. Muszę odrysować sobie kółeczko. No dobra, i teraz wystarczy oczywiście to kółeczko wyciąć. Kółko tej samej wielkości wytnę też z takiej fioletowej pianki i przykleję jedną do drugiej. Ta-dam! Mięciutki fioletowy materacyk jest już gotowy. W takich kojcach maleńkie dzieci mogą się bawić albo odpoczywać. A jak mają sobie odpoczywać, to jak najbardziej przydadzą się mięciutkie, kolorowe poduszeczki. I ja takie poduszeczki, kochani, robię z pianek i z filcu, z różnych materiałów. Ogólnie szyć nie potrafię, dlatego zawsze je sklejam klejem na gorąco. Oczywiście takie poduszeczki mogą mieć najróżniejsze kształty, najróżniejsze kolory. Ja sobie przygotuję podusie i coś do nich podoklejam, bo to mają być podusie dla babasków, więc myślę, że tutaj nie zaszkodzi trochę pozytywnych elementów dodać. Ola bardzo lubi chmurki, dlatego chmureczkę przykleję z przodu kojca. Dodam tu odrobinę, ociupinkę blasku. Użyję do tego magii jednorożca z zestawu Poupsy. Większej chmurce domaluję zamknięte oczka, żeby wyglądała bardziej słodziutko. Robię to czarnym markerem. I jeszcze różowe policzki, oczywiście tutaj z boku. No i już, kojec dla bobasków gotowy. Mogą w nim spać, ale mogą też tutaj się bawić. Są mięciutkie poduszeczki, zabaweczki, a więc mam nadzieję, że taki kojec spodoba się wszystkim bobaskom LOL Surprise. No dobrze, kojec gotowy, a teraz czas zrobić kołyski. Kołyski dla dzidziusiów! Tutaj jak najbardziej możemy wykorzystać pudełeczka z zestawów LOL Surprise Lils.
Najpierw zrobię materace z pianki i z materiałów. Gotowe, puszyste materacyki włożyłam, przykleiłam właściwie do pudełek, a teraz te kołyski chciałabym ozdobić. No i tutaj też można kreatywnie zaszaleć, ozdobić takie kołyski czym tylko się zechce. Ja jedną ozdobię serduszkiem, a do drugiej kołyski dokleję, kochani, chmurki, chmureczki. Jedna chmurka, chmureczka będzie tak jakby do góry nogami. A druga chmureczka będzie o tutaj. Myślę, że pasują tutaj też błyszczące gwiazdeczki. Jak najbardziej do kołysek możemy włożyć maleńkie kocyki albo poduszeczki. W tym odcinku pokazałam Wam, jak w prosty sposób stworzyć kojec oraz kołyski dla bobasków. Ale to jeszcze nie koniec naszego tworzenia, kochani. Będę robić kolejne mebelki, kolejne akcesoria właśnie dla bobasków LOL Surprise, a więc zostańcie ze mną na dłużej, subskrybujcie kanał, bądźcie na bieżąco z każdym nowym odcinkiem. Zaglądajcie, kochani, na wszystkie moje kanały Toysland, Malinka oraz Topik i Topcia. Ja przesyłam mnóstwo buziaków Oli oraz Madzi, a słyszymy się w kolejnych odcinkach. Ciao! Topik i Topcia! Dzień dobry, kochani! Cześć! Witam Was, Anka Aneczka. Fajnie, że jesteście. Jakiś czas temu pokazywałam Wam, jak w prosty sposób zrobić mebelki dla laleczek LOL Surprise albo dla Barbie. Leżaczki, dywaniki, krzesełka, pufy, stoliczki, no właśnie. Filmiki, jak zrobić takie rzeczy, oczywiście znajdziecie na moich kanałach. A dzisiaj chciałabym, kochani, razem z Wami zrobić najróżniejsze akcesoria dla laleczek. Potrzebna nam będzie modelina. Taką modelinę kupicie w każdym sklepie papierniczym. Ona kosztuje około 10-15 zł. Po ulepieniu tego, co ulepić chcemy, modelinę trzeba upiec w piekarniku. I ona po upieczeniu robi się twarda jak kamień. Spójrzcie, ona już nie jest lepiąca, tylko właśnie taka twarda. Można ją pomalować bezbarwnym lakierem, wtedy to wszystko wygląda no całkiem nieźle. I ja bym właśnie dziś chciała najróżniejsze rzeczy z modeliny ulepić. Pomogą mi w tym foremki z zestawów Play-Doh. Wbrew pozorom nie jest to takie proste, ponieważ modelina ma inną konsystencję niż ciastolina Play-Doh i ona się przykleja, strasznie się przykleja do najróżniejszych foremek. Ale na szczęście mam na to sposób. Tam folia spożywcza. Tak, ona mi dzisiaj bardzo pomoże. Modelina na początku jest taka twarda. Trzeba ją dobrze rozgnieść, rozgrzać w dłoniach i ona po chwili staje się bardzo plastyczna. No dobrze, ja bym chciała na początek przygotować smakołyki dla moich laleczek. Lizaki, cukierki, ciasteczka, no wiecie, takie małe właśnie słodkości.
I chciałabym zrobić sobie teraz cukierka, dlatego użyję dwóch kolorów modeliny, ponieważ no, chcę, żeby to było takie kolorowe, właśnie pozytywne. Tutaj mam akurat modelinę pastelową i ona ma super kolorki. Laleczki są małe, więc dla nich trzeba zrobić małe przysmaki, dlatego używam małych foremek. I jak widzicie, zanim włożyłam tutaj modelinę, to użyłam tej folii właśnie spożywczej, żeby mi się ta modelina do foremki nie przykleiła. I teraz tak sobie po prostu mocno dociskam i zobaczcie, bez problemu mogę wyciągnąć mojego cukiereczka z foremki. Odciśnięte kształty odkładam na papier do pieczenia. Z małych foremek można zrobić przysmaki dla małych laleczek, a z dużych foremek można zrobić przysmaki na przykład dla laleczek LOL Surprise OMG. Jak najbardziej możemy odcisnąć kształty takie jak na przykład kokardki, a później tych kokardek użyć, kochani, do stworzenia na przykład gumek do włosów dla naszych laleczek albo dla nas samych też jak najbardziej. Trzeba tak dobrze dociskać, żeby wszystko tam się ładnie odbiło. Okej. Nadmiar modeliny oczywiście usuwamy i uwaga, uwaga, sprawdzamy, czy się udała ta moja kokardka. Trzeba ją teraz tak delikatnie, słuchajcie, odkleić od folii. Jeszcze, słuchajcie, małe poprawki, tak żeby wszystko tutaj było ładnie widoczne. No i później jak się pomaluje tą kokardkę bezbarwnym lakierem do paznokci, to ona będzie wyglądać naprawdę ekstra. Kształty takie jak listki i kwiatki również mogą nam się przydać, ponieważ możemy stworzyć dzięki nim ogródek dla naszych laleczek. Jeżeli macie domek dla laleczek, no to jak najbardziej możecie zrobić właśnie ogródek przed tym domkiem, albo chociażby bukiecik kwiatów i te kwiatki włożyć do wazonu. Wazon też możecie ulepić z modeliny. No tutaj ogranicza nas tylko nasza wyobraźnia. Oczywiście, jeśli ktoś potrafi sam ulepić najróżniejsze rzeczy z modeliny, no to nie musi korzystać z foremek. Ja jedyne, co potrafię sama ulepić, słuchajcie, to takie cukierki, lizaczki. I pokażę Wam teraz, jak je zrobić. Najpierw z modeliny ulepiłam sobie dwa takie wałeczki. A teraz, kochani, te dwa wałeczki trzeba ze sobą tak delikatnie skręcić. Delikatnie, żeby po prostu nam się one nie pourywały. Przygotuję sobie kilka takich paseczków, ponieważ chcę zrobić kilka kolorowych cukierków, lizaków. No dobra, i jak już mamy takie paseczki fajne, kolorowe, gotowe, to zobaczcie, zwijamy je po prostu w takie jakby ślimaczki. Jakie chcemy mieć wielkości tych lizaczków, no to takie sobie robimy, kochani. Ja na przykład sobie zrobię, o, takie trochę większe, niektóre trochę mniejsze. Fajnie to wygląda, jest kolorowo, jest pozytywnie i o to właśnie chodzi. Można też zrobić dziurkę w takim jeszcze nieupieczonym cukiereczku i wtedy, jak on już będzie bardzo twardy, już pomalowany bezbarwnym lakierem, można go sobie na przykład zawiesić na rzemek. Odcisnę jeszcze kształty takie jak skrzydełka, serduszka i gwiazdki. Myślę, że skrzydełek jak najbardziej można użyć do metamorfozy laleczki, a takich większych kształtów, na przykład jak gwiazdki albo koła, kwadraty, prostokąty, można użyć do stworzenia dywaników, kochani, do domków naszych laleczek. Możemy też użyć takich wałeczków z wzorkami. O, tutaj na przykład są gwiazdki. No myślę, że taki dywanik z gwiazdkami wyglądać będzie super. Okidoki, teraz wszystko to, co ulepiłam, muszę upiec. Z
zgodnie z instrukcją, a taką instrukcję znajdziecie oczywiście na opakowaniu od Modeliny. Moje małe dzieła, twarde jak kamień, już są, a teraz, tak jak Wam mówiłam wcześniej, będę je malować. Ja je będę malowała różnymi lakierami do paznokci, na przykład takimi lakierami z brokatem. Takie lakiery sprawiają, że nasze cudeńka wyglądają jeszcze ciekawiej. Jak najbardziej można użyć tęczowych dodatków, magii jednorożca, albo, kochani, po prostu perłowych cieni do powiek. Lakier sprawi, że te nasze rzeczy, które upiekliśmy, będą tak fajnie błyszczeć i zobaczcie, brokat będzie fajnie widoczny, więc naprawdę efekt jest super. Myślę sobie, że takie serduszko na przykład, zobaczcie, to by mogło pełnić funkcję poduszeczki albo takiej małej pufki dla naszych laleczek. To wygląda całkiem fajnie. Można by było również tutaj pomiędzy te kwadraciki poprzyklejać cekinki. No to już w ogóle by było super. A więc, kochani, szykujcie się, szykujcie, bo na pewno będą kolejne odcinki z Modeliną w roli głównej. Spróbuję właśnie z Modeliny zrobić mebelki dla laleczek LOL Surprise. A więc jeśli jesteście ciekawi, jak mi to wyjdzie, czy w ogóle się uda, koniecznie subskrybujcie kanał. No i zaglądajcie na wszystkie kanały Toysland, Malinka oraz Topik i Tapcia. Ja bawiłam się dzisiaj świetnie, naprawdę ekstra zabawa z Modeliną. Polecam. No to co, kochani, słyszymy się w kolejnych odcinkach. Do usłyszenia i miłego dnia. Cześć!